Zastosowanie prostego kalkulatora do wczesnej arytmetyki ma nie tylko znaczenie takie dydaktyczne, to pozwala w pewnym sensie uniknąć takiego właśnie miejsca w nauczaniu, gdzie uczniowie robią dużo błędów, że wyuczenie się tych pisemnych algorytmów stwarza takie kłopoty i musi być robione takimi kapralskimi właściwie metodami, że żeby wszyscy jednakowo robili to w taki sposób, a nie inny, że to pochłania dużą ilość czasu i no, generuje złe podejście do matematyki, takie złe nastawienie. No, to jest źródłem wielu niechęci do matematyki, właśnie te stare wyuczanie algorytmów. Kalkulator pozwala tego uniknąć. My możemy myśleć, do czego używać tych właśnie matematycznych operacji, takich jak dodawanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, prawda, i jeszcze inne możemy wymienić, a kalkulator to wykona bezbłędnie, tylko my musimy pomyśleć, do czego nam to służy, czy pomnożyć, czy podzielić. Otóż również kalkulator z działania dwuargumentowego, które jest nieodwracalne właściwie na ogół jako operacja, no bo po prostu nie jest różnowartościowe, działania dwuargumentowe nie są różnowartościowe, kalkulator w sposób naturalny robi z takich działań działania, które są funkcjami odwracalnymi. A w jaki sposób? No, ustala się jeden argument, a zmienia się drugi. No, jak to wychodzi na kalkulatorze? No, no, weźmy sobie takie proste działanie. No, ja w tej chwili mówię właśnie raczej do tego momentu, gdzie przychodzą procenty. Chcemy, powiedzmy, obliczyć po jakim czasie nam się kapitał podwoi, jeżeli go złożymy w banku, nadajmy na to no, 10%. No to wpisujemy do kalkulatora odpowiednie liczby, ale możemy też skorzystać z tego klawisza procent. Odradzałbym tego, dlatego że ten procent na kalkulatorze z klawiszem jest używany addytywnie. Natomiast my, rozumiejąc, jak działa kalkulator, możemy wpisać to oprocentowanie, ten współczynnik, tą skalę oprocentowania na pierwszym miejscu i napiszemy wtedy, jeżeli to jest 10%, napiszemy 1 przecinek, czyli kropka dziesiętna i po kropce dziesiętnej 10. 1,10 i mnożymy razy kapitał. Powiedzmy, niech to będzie jakaś prosta liczba, dajmy na to 1000. No i teraz, jak pomnożymy raz naciśnięciem na równa się, no to dostaniemy wartość po pierwszym roku. Jak naciśniemy jeszcze raz znak równości, co nam kalkulator powtórzy? Powtórzy mnożenie przez pierwszy argument. I wtedy dostaniemy wartość kapitału z przyrostem po drugim roku. Jeszcze raz naciśniemy równa się i otrzymiemy po trzecim roku. I właśnie tu jest to myślenie funkcyjne. Przekształcamy ten kapitał w pewnej skali i on nam da przez ilość naciśnięć znaku równa się, kiedy się ten kapitał podwoi. No więc to jest bardzo duże uproszczenie. To również wiąże, powiedzmy, takie myślenie o procentach z przekształcaniem takim jak jednokładność. Tam jest skala jednokładności, a tu mamy skalę wzrostu kapitału. No, czyli zaczynamy myśleć o tym rachunku procentowym geometrycznie. Geometrycznie, ale z użyciem kalkulatora, bo ręcznie mrozić te mnożenia czy dodawania, to wejdziemy w takie rachunki, że nam się wszystko pomyli. I nie będziemy tego mogli wykonać bezbłędnie, chyba że mamy wprawę w algebrze, ale to jest trudna sztuka. Z kalkulatorem idziemy na skróty, rozumiemy
algorytmicznie, jak to działa, ale co więcej, rozumiemy od strony operacyjnej, matematycznie, strukturalnie, dlaczego to działa. To jest olbrzymia zmiana w myśleniu o arytmetyce i o wczesnym użyciu właśnie działań arytmetycznych, dodawania, mnożenia, dzielenia, odejmowania i tak dalej.